Witam serdecznie, Baku z tej strony. Jakbyś jakimś prawem nie wiedział w jaki materiał kliknęłeś, to już Ci tłumaczę. Oglądasz w tym momencie materiał, który jest uzupełnieniem do czwartkowego materiału z serii Sonowego, w którym więcej opowiem Wam na temat aktualnego tygodnia. Szybka formułka, odbębnijmy ją już teraz. Łapka w górę, sobie komentarz. Te rzeczy są mile widziane, a my teraz sobie zaczynamy. Standardowo na początek kilka słów o aktualnym tygodniu. Więc, akcja jest taka, że Rockstar jak co roku Świętuje 4:20, czyli 20 kwietnia, który wypadł w czwartek. Ale oczywiście, event z okazji tego jest nie przez tylko i wyłącznie jeden dzień, tylko przez cały tydzień. Z tej okazji, Rockstar dał nam okolicznościowe premie i zniżki. Jeżeli gdzieś prawem nie wiesz jakie one są, to masz link do mojego filmiku w karcie ze serii sonowego, w którym dokładnie wszystko to omówiłem. Chociaż czy wszystko? No, nie wszystko, bo jeszcze z tej okazji, Rockstar daje nam prezenty zamiast zamian za wykonanie bardzo prostych czynności w GTA. I możemy teraz sobie ładnie do tego przejść. Więc, akcja jest taka, że za samo wejście do gry dostajesz plecak na spadochron, wysokie loty. Taki, wiecie, 4-2-0. Tego typu sprawy. Do tego dostajecie jeszcze kolejny spadochron, tym razem spranka. I jakby ci było mało, to jeszcze dostaniesz pastelową, zieloną bonżurkę. Takiej akcji to chyba jeszcze nie było, że Rockstar daje trzy przedmioty naraz. Za samo zalogowanie się do gry. Wiecie, bonżurkę walić, ale te dwa plecaki na spadochron... To są całkiem fajne przedmioty. Lecimy sobie dalej, kolejny przedmiot, tym razem jest to futbolówka sprank, którą dostaniesz za sprzedanie towaru z wytwórni klubu motocyklowego. Ja jestem fanem futbolówek, więc im więcej ich mam, tym bardziej, że to jest unikatowanie, da się je kupić, tym lepiej. Więc ja na pewno te zadanko sobie zrobię. Podobnie jak tą czapkę, także sobie zdobędę czapka spranka za zostanie partnerem lub ochroniarzem czyli po prostu, zapraszam cię, kolega sympatyczny do Juro. Ty przyjmujesz zaproszenie i cyk! Masz już czapeczkę, bez większego wysiłku. Chociaż skorzystam z okazji, powiem Wam pewną historię. Rock już wiele razy rozdawał właśnie przedmioty w ten sposób, że zostałem partnerem i masz przedmiot. Ja przeważnie te przedmioty kupuję sobie ostatniego możliwego dnia, czyli w środę. Jest późna godzina, nie było komuś się zalogować, żeby mnie zaprosić. No to co zrobiłem? Bardzo prosta rzecz. Idziecie na sesję publiczną i albo czekacie na losowe zaproszenie do Securo, czy też klubu. Ale jest też druga opcja, po prostu piszesz do innego gracza na sesji publicznej, że hej, zaprasz mnie do Sekuro. I gwarantuję wam, że bardzo szybko dostaniecie zaproszenie. Jak macie zapro, akceptujecie i koniec. Tyle wystarczy, dostajesz od razu przedmiot, nie musisz być w tym securo przez kilka minut, wystarczy kilka sekund i dostajesz to od razu do swojej garderoby. Więc jeśli nie macie z kim grać, skorzystajcie z tej powiedzmy metody. I jest jeszcze jeden przedmiot. I jest to taka oto koszulka Karin, którą dostaniecie za kupienie samochodu Karin Bor. Jest to ostatni tydzień, w którym jest możliwość zdobycia tej koszulki. Za tydzień za kupno Karin Bor nie dostaniecie żadnej dodatkowej nagrody. Więc jeżeli chcesz kupić ten pojazd, kup go teraz, dostaniesz coś w bonusie. Temat itemków sprankowych, a także tych z okazji 4.2.0 mamy zakończone. Teraz możemy przejść sobie do tego, że Rockstar dodał trzy nowe rzeczy w tym tygodniu. Taka najważniejsza, która najbardziej ludzi interesuje, to oczywiście to, że w końcu jest kreator tablic, powrócił po tylu latach, albo miesiącach, zależy od tego, czy miałeś telefon, który spełnia wymagania tej aplikacji, czy nie. I tu wbrew pozorom nie chodziło o to, że telefon był za słaby, był wręcz za mocny, żeby odpalić tę aplikację. Na całe szczęście te problemy można wyrzucić do kosza, dlatego że teraz jest aplikacja, ale w formie przeglądarkowej. Zrobiłem dla Was poranik, w którym krok po kroku pokazałem Wam, jak zrobić te tablice. Więc, jeżeli temat Cię interesuje, to polecam mój filmik, który masz w karcie. U mnie ta aplikacja działa bez większego problemu, ale słyszałem, że niektórzy mają problem ze stworzeniem własnych tablic albo w ogóle z wejściem na stronkę. Rockstar raczej zdaje sobie sprawę z problemów i cały czas na bieżąco aktualizuje tę stronę. Najprawdopodobniej w celu właśnie zabatania błędów, więc, jeżeli miałeś problem, to spróbuj za kilka dni. Możliwe, że ten problem został już rozwiązany przez Rockstara. Przejdźmy do kolejnej nowości i są to nowe tryby, które nam Rockstar dodał. One są w kategorii deathmatcha, ale bardziej to jest tryb adwersarza, powiedzmy. Dlatego, że one są na bardzo mocno zmodyfikowanych zasadach. Rockstar, z tego co w letniej aktualizacji dodał nam właśnie nowy kreator deathmatchy. I teraz Rockstar sam z niego skorzystał, żeby stworzyć nam nowy tryb. Warto od razu dodać, że na zachętę one są aktualnie na premie razy 3 heist i razy 3 RP. A więc, tak, jeżeli chodzi o tryb przetasowanie, to polega on na tym, że z każdym deadem albo z każdym killem dostajesz po prostu nową broń. A jeżeli nie chciałbyś korzystać z broni palnej, to spokojnie masz pięści i one zabijają na hita. I w tym deathmatchu, oczywiście, grasz każdy na każdego. Jeżeli chodzi o tryb najwyższe noty, to tutaj akcja jest taka, że to jest tryb drużynowy. I nowością w tym trybie są dynamiczne znaczniki na mapie. Czyli po prostu, im lepiej ci idzie, tym będziesz bardziej widoczny. Jeżeli grasz słabo, twoja drużyna jest w plecy, to będziesz niewidoczny na radarze. I na koniec zostawiłem omówienie tak zwanego background update. Czyli powiedzmy takie zakulisowe zmiany, o których Rockstar nas nie informuje, ale ja was informuję. A więc, Rockstar naprawił błąd z codziennymi znajdźkami, w tym paczkami Geralda. Błąd ten polegał na tym, że jeżeli byłeś w gierce, w momencie kiedy zmieniają się te znajdźki codzienne, to jest albo siódma, albo 8 rano, i jeżeli w tym momencie byłeś w gierce, to nie aktualizowały ci się te znajdźki i po prostu przepadał ci jeden dzień. Nawet po wyjściu z gierki nie mogłeś tego zebrać. Teraz ten problem został naprawiony. Kolejna zmiana jest mocno powiązana z aktualnym tygodniem. Przez to, że jest premiera razy 3 na deathmatche, to Roshstan musiał zwiększyć limit maksymalnego RP, które możesz dostać. Aktualny limit został ustalony na 70 tysięcy expa. I na koniec dwie zmiany w tych nowych deathmatchach. Raczej mało nas to interesuje, dlatego że... Jak były one powiedzmy popsute, to jeszcze wtedy nie mieliśmy możliwości odpalenia tego trybu. I proszę Państwa, to tyle! Dziękuję Wam za obecność, a teraz się żegnam się przejść. elo.